Tá, vai. Dzień dobry, kochani, witamy Was serdecznie. Tomek Bastkowski, Bartek Pilarczyk. To już trzecia sesja webinarów Fundacji Polonika z cyklu True About Poland. Jesteśmy fundacją, której mottem jest Łączymy z Polską, działamy na rzecz Polaków w Polsce i poza granicami i chcemy współdziałać dla dobra naszej ojczyzny. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Polskiej Fundacji Narodowej, która działa na rzecz budowy dobrego imienia Polski, Polaków, która dba o Polskę jako markę, która rewiduje, zmienia postrzeganie naszej ojczyzny, naszych rodaków, wszędzie tam, gdzie wymaga to interwencji, przypominania o tym, jaka jest prawda. Polonika z kolei, tak jak wspomniałem, to fundacja, organizacja pozarządowa działająca w oparciu o Polaków kraju, ale też poza granicami Polski, czyli kochani Was. Jednym z celów naszej działalności jest także troska o dobre imię Polski we współpracy z Polonią z całego świata, czyli z Wami. Dołączcie do nas na naszym Facebooku, na naszym kanale YouTube, gdzie jest bardzo dużo filmów, gdzie są zapisy naszych webinarów, naszych spotkań z internautami, z rodakami. Subskrybujcie nas, polubcie nas, to stworzy kolejne przestrzenie w algorytmach, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. Zamówcie też newsletter na naszej stronie www.polonika.org.pl. Zajmujemy się głównie, tak jak wspominaliśmy, działalnością edukacyjną, a nasze spektrum to organizacja projektów dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych, czyli dla wszystkich. Kilka słów o projekcie True About Poland. Jest on skierowany do międzynarodowej opinii publicznej. Filmy nagrywane są w języku angielskim. To 9 unikatowych filmów i 9 webinarów z cyklu 30 minut dla Polski, w którym właśnie teraz uczestniczymy. Naszym celem jest przekazywanie opinii publicznej na świecie prawdy o Polsce i Polakach, a przede wszystkim tego wszystkiego, z czego my Polacy możemy być dumni. Działajmy razem dla Polski i w tym działaniu przechodzimy do kolejnego webinaru. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się bardzo spodoba. Jeszcze kilka słów na temat filmów, które już wyprodukowaliśmy i które cieszą się dużym, wielotysięcznym odzewem, bo zostały obejrzane przez tysiące ludzi. To pierwszy, dlaczego Putin cię okłamuje o domniemanej polskiej rusofobii oraz niezapłacone rachunki Rosji i Niemiec. Rzecz dotyczy o reparacjach, które należą się Polsce za II wojnę światową. To ważny temat, wciąż aktualny i tak długo aktualny, dopóki te reparacje przez stronę niemiecką nie zostaną zapłacone. Dzisiaj mamy dla Was, kochani, film pod tytułem Zdziwisz się, że to Polacy, o naszych wielkich rodakach, którzy zmienili świat, zmienili Polskę i są wciąż powodem dla wielkiej dumy dla nas, rodaków na całym świecie. Spójrzcie, kochani, tutaj nieliczni z tych, o których Wam opowiemy, słynni Polacy. Każdy naród ma swoją historię, każde państwo ma też swoją historię, a w niej właśnie najwybitniejszych z wybitnych, z których jesteśmy dumni. I moi drodzy, chcemy Wam właśnie opowiedzieć o naszych rodakach, którzy wpłynęli na świat. Pokazujemy przede wszystkim kraj i naród, gdzie nasz
nasz taki znak firmowy, czyli wolność, zrodziła jednostki wybitne. Wolność, umiłowanie wolności przez Polskę i Polaków doprowadziła do epokowych osiągnięć, przełomów i zabezpieczyła wielokrotnie Europę i Polskę przed zagładą i zmianą, która byłaby nieodwracalna. Świat zawdzięcza Polsce rozwój demokracji, tolerancji, wolności nauki i historii, a często i fizyczne bezpieczeństwo. Polacy mają olbrzymi wkład w tworzenie i obronę wartości związanych z naszą cywilizacją chrześcijańską i współczesnych systemów wprost się z niej wywodzących. Spójrzcie, tutaj jest oczywiście flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki, obok herb Sandomierza. Zestawienie tych znaków graficznych jest nieprzypadkowe. Jako ciekawostkę powiem, herb Sandomierza był pierwszy i flaga, która jest bardzo podobna, nieprzypadkowo, ale o tym opowiemy, omawiając jedną z wielkich postaci naszych rodaków. Kochani, idea praw człowieka narodziła się w państwie polskim. Jej autorem był widoczny tu na litografii Paweł Włodkowic, który pierwszy raz w historii Europy doprowadził na forum światowym do uznania państw niechrześcijańskich za podmioty prawa międzynarodowego. To był przełom. Przywiązany do idei tolerancji, która w Polsce miała swoje głębokie tradycje i utrzymuje się aż do dziś, na soborze w Konstancji ze wspaniałym skutkiem przekonywał zebranych, że narody pogańskie mają prawo do zachowania swoich wierzeń. Był też autorem pojęcia wojny sprawiedliwej, czyli obronnej, którą teraz toczy choćby nasz drogi bratni, siostrzany naród ukraiński. I wojny sprawiedliwej nie tylko w znaczeniu militarnym, ale także w odniesieniu do wyznawanych wartości, czyli wojny w obronie wolności. I wymiernym efektem głoszonych przez niego idei była w późniejszych wiekach choćby Unia Polski i Litwy, poprzedzona sojuszem wojskowym zawartym przeciw zakonowi tureckiemu, wielkiemu zwycięstwu w wojnie zwieńczonego bitwą pod Grunwaldem. W 1573 roku, po śmierci ostatniego z Jagiellonów, króla Zygmunta Augusta, w Polsce, żeby zabezpieczyć zdobycze cywilizacyjne, demokratyczne, wolnościowe, obywatelskie, w 1573 roku założono Konfederację Warszawską. To był pierwszy w Europie dokument gwarantujący wolności wyznania i swobodę życia w swojej własnej religii. Mówimy o czasie, kiedy Europie zaczęły płonąć stosy i nieprzerwanie przez 2 wieki płonęły właśnie z powodów religijnych. Jesteśmy w kolejnym wieku, w przededniu wojny 30-letniej, wojny religijnej. Paweł Edmund Strzelecki to wielki nasz rodak, który po pierwsze, jako pierwszy zbadał góry śnieżne, Europejczyk, najwyższe pasmo wielkich gór wododziałowych. Zdobył ich najwyższy szczyt, który nazwał Górą Kościuszki. Oczywiście to wszystko w Australii. Góra ta przypominała mu kopiec Kościuszki. Było to niesłychanie prestiżowe odkrycie, ponieważ Góra Kościuszki, najwyższa na kontynencie australijskim, nie ma innej takiej wysokiej góry, więc jest zaliczana do korony świata. I to Edmundowi Strzeleckiemu zawdzięczamy, że najwyższy szczyt australijski jest na chwałę i sławę naszego Tadeusza Kościuszki. Uratował również 200 tysięcy Irlandczyków w czasie Wielkiego Głodu, głównie dzieci. To człowiek, który zasługuje na osobny film, na osobną historię. Postaramy się go kiedyś zrobić i nakręcić w następnych naszych planach. Moi drodzy, Tadeusz Kościuszko. Jego motto życiowe to, jak z podręczników coachingowych, mentorskich, największe i najważniejsze jest to zwycięstwo, które odnosimy nad sobą samymi. Wybitny Polak, twórca
państwowości i kształtu organizacyjnego Stanów Zjednoczonych Ameryki, pomysłodawca West Point, wzorowanej na słynnej Szkole Rycerskiej w Warszawie, pomysłodawca flagi USA, to on podpowiedział Waszyngtonowi symbol graficzny Sandomierza, który stał się później takim prapomysłem do powstania flagi Ameryki. Wielki prekursor walki o prawa i godne życie niewolników, Afroamerykanów, Indian. On wyprzedził swoją epokę, swój majątek w testamencie zapisał czarnoskórym wyzwoleńcom. Dbał o Indian, spotykał się z nimi, zupełnie opacznie rozumiany, stał się też ofiarą demolowania pomników podczas akcji Black Lives Matter. Zupełnie niesłusznie, ponieważ ci, którzy dokonywali tych aktów dewastacji, nie znali po prostu historii, nie wiedzieli, że wielkiego swojego dobrodzieja, takiego jak Martin Luther King, prześladują i profanują. Prawa kobiet. Gdzie uzyskano właśnie prawa głosu błyskawicznie w XX wieku? W Rzeczpospolitej Polskiej. Najsłynniejsza z polskich sufrażystek, Maria Dulębianka, wielka przyjaciółka, towarzyszka życiowa naszej Marii Konopnickiej. Ona była aktywistką pierwszej fali feminizmu i w 1885 roku rozpoczęła walkę o dopuszczenie kobiet na razie do uczelni. W 1913 roku założyła we Lwowie Ligę Mężczyzn dla Obrony Praw Kobiet. To było bardzo sprytne posunięcie, a w 1918 błyskawicznie po odzyskaniu niepodległości przekonała ze skutkiem pozytywnym marszałka Józefa Piłsudskiego do tego, by kobiety miały pełne prawo polityczne. Brytyjki, Holenderki, Szwajcarki mogły o takich prawach pomarzyć, moi drodzy. Przypominamy, że Szwajcarki uzyskały prawa wyborcze dopiero w latach 70. XX wieku. Brzmi to niewiarygodnie, a jednak. Dość szybko także w Polsce, bo w 1932 roku zniesiono kary za stosunki homoseksualne. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii przepisy obowiązywały do 1967 roku, a w Niemczech, w tych Niemczech, w tym państwie, które teraz poucza nas o wolności, demokracji, prawach obywatelskich, w 1994 roku. Wiemy, że swobodą cieszyły się także w Polsce mniejszości narodowe, które stanowiły ponad 30% obywateli II Rzeczpospolitej, bo Polska była niezwykle przyjaznym miejscem do rozwoju i do życia. Rafał Lemkin to prawnik polskiego żydowskiego pochodzenia, który jako pierwszy sformułował na świecie pojęcie ludobójstwa. Na podstawie właśnie zbrodni katyńskiej on poinformował świat. Wiemy też, że ludobójstwem było oczywiście eksterminacja Żydów, także masowe zbrodnie Turków na Ormianach, czy rzeź Wołyńska, gdzie Ukraińcy zamordowali 100 tysięcy Polaków. Lemkin był ekspertem i doradcą głównego oskarżyciela Roberta H. Jacksona w czasie procesu norymberskiego. Napisał też wstępny projekt konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, która weszła do światowego systemu orzeczniczego, do prawa międzynarodowego 9 grudnia 1948 roku. Słynni Polacy i przełomowe dla świata wydarzenia historyczne. Kochani, bez nich nie byłoby Europy, świata w obecnym kształcie. To Jan III Sobieski, który w 1683 roku pod Wiedniem pokonał zmasowane i przeważające siły Imperium Osmańskiego, czyli Turków, którzy byli już o krok od zdobycia większej części Europy, co zmieniłoby zupełnie obraz naszej cywilizacji, naszej kultury i naszej religii. To Jan III Sobieski, legendarna formacja
huzaria tego dokonały. Nie doczekał się Jan III wdzięczności ze strony Austriaków, którzy później nawet odmawiali karmienia polskich żołnierzy, wpuszczania ich na kwatery do miast, więc po prostu głodni i z poczuciem no, krzywdy, niewdzięczności wracali nasi bohaterowie wiedeńscy do Polski. Józef Piłsudski, który powiedział niezwykle ważne słowa, które mogą i powinny być testamentem dla wszystkich Polaków aż do końca świata. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Dlatego przypominamy o tych wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych. Bitwa Warszawska w 1920 roku to jest kolejna bitwa, która jest uznawana za przełomowe wydarzenie w dziejach świata. Polacy zatrzymali przeważające potężne siły sowieckie, które chciały rozniecić rewolucję w całej Europie. Brakowało naprawdę tylko pokonania Polski, żeby dołączyć do komunistów w Niemczech, a później cała Europa mogła zostać ogarnięta ideologią komunistyczną i nie byłoby już wolności, ponieważ system totalitarny, jakim był komunizm, skrzętnie by zadbał o to, żeby ten świat wyglądał zupełnie inaczej, jak to widzimy choćby na przykładzie Rosji, która jest wielkim spadkobiercą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i jak wygląda tam wolność, dobrobyt. Wszyscy widzimy. Lotnicy dywizjonu 303. Churchill powiedział, nigdy tak wielu nie zawdzięczało, tak wiele, tak niewielu. Mówił to o wszystkich lotnikach, którzy brali udział w Bitwie Anglii, nie tylko o Polakach, ale to Polacy zestrzelili najwięcej samolotów na czele z Witoldem Urbanowiczem Kobrą. 17 zestrzelonych samolotów i Stanisławem Skalskim, jego dowódcą, rekordzistą rekordzistów, 18 samolotów wroga niemieckich zestrzelonych, zanotowanych. Moi drodzy, to był wielki sukces. Nie było lotników nad Polaków i ich wkład w obronę Anglii był gigantyczny. Podobnie jak w zwycięstwo całkowite nad III Rzeszą, to za sprawą Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego, Mariana Rejewskiego, którzy złamali szyfr słynnej enigmy maszyny szyfrującej hitlerowskiej, rozpracowali, dzięki czemu alianci mogli poznawać na bieżąco plany Hitlera, meldunki, rozkazy. To w znaczący sposób pomogło pokonać nazistowskie Niemcy. Było to przełomowym, dokładnie wydarzeniem. Co dalej? Dalej, kochani polscy kurierzy. Przede wszystkim Witold Pilecki. Dobrowolnie dał się uwięzić w Auschwitz podczas II wojny światowej, uciekł i sporządził raport z okrucieństwa Niemców w obozie zagłady. Raport został dostarczony do aliantów. Gdyby mu uwierzono, podobnie jak świadectwo słynnego kuriera z Polski Jana Karskiego, który w Anglii USA raportował o Holokauście, to wielu ludzi ocaliłoby swoje życie. Jan Nowak-Jeziorański, kolejny legendarny kurier trzech niezwykłych ludzi, którzy przemierzało Europę pod okupacją niemiecką i na zachód przekazywało meldunki i z powrotem również meldunki, rozkazy do kraju. Nowak-Jeziorański i Witold Pilecki doczekali się już filmów. Jan Karski jeszcze chyba czeka na swoją adaptację filmową swojej historii. A my tymczasem przechodzimy do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Będziemy robić webinar osobny poświęcony tym wspaniałym ludziom, ale warto chociaż o nich wspomnieć. Henryk Sławik uratował 5 tysięcy Żydów na Węgrzech za swoją działalność na rzecz ratowania Żydów. Poniósł śmierć z rąk Gestapo. Został zamordowany przez hitlerowców. Irena Sendlerowa, zwana Mateczką z getta, która uratowała setki, tysiące żydowskich dzieci. Wspaniała osoba, stała na czele oddziału jednostki Żegoty do spraw ratowania
dzieci z getta żydowskiego w Warszawie. Rodzina Ulmów, która trzymała swoich żydowskich sąsiadów u siebie, zadenuncjowana przez zdrajców, poniosła w całości śmierć. Mąż, żona i wszystkie ich dzieci, łącznie z dzieckiem nienarodzonym, toczy się obecnie ich proces beatyfikacyjny, również tego dziecka nienarodzonego, które nie zdołało poznać życia na ziemi. Wspaniali ludzie, wielcy Polacy. Ryszard Kukliński to człowiek, który uchronił Europę przed III wojną światową i konfliktem nuklearnym. Wykradł tajne plany sztabu głównego ZSRR, Układu Warszawskiego i przekazał je Amerykanom. Świat zawdzięcza mu pokój, Europa zawdzięcza mu ocalenie. Jan Paweł II był świętym, wiemy, ale też wiemy, że miał wielki wpływ na upadek komunizmu. Wraz z Ronaldem Reaganem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, i panią premier Margaret Thatcher odegrali niesamowitą rolę, że ten proces nastąpił pokojowo i żelazna kurtyna ze wschodu opadła i państwa, narody odzyskały swoją wolność, niezależność. Nie byłoby upadku muru berlińskiego, gdyby nie papież i Solidarność. Polscy naukowcy i geniusze, moi drodzy, zaczynamy tutaj dziedzinę, która jest specjalnością Made in Poland. Proszę Państwa, to Antoni Norbert Patek, bohater powstania listopadowego, patriota, żołnierz nagrodzony najwyższym polskim odznaczeniem orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania wyemigrował do Szwajcarii, gdzie założył zegar mistrzowską manufakturę. To najdroższe i najsłynniejsze zegarki świata, których koszt wynosi najtańszych od 20 do 150 tysięcy złotych, a najdroższe zegarki Patka można już kupić za okazyjną cenę 6 milionów dolarów. Ignacy Łukasiewicz to twórca lampy naftowej, no i przede wszystkim wynalazca metody destylacji ropy naftowej. Dzięki niemu rozwinął się przemysł samochodowy i stały się możliwe loty w kosmos. Dzięki Polakowi. Jak wyglądałby świat, gdyby do dziś nikt tego nie odkrył? Proszę sobie odpowiedzieć. Jan Łukasiewicz był autorem nowatorskich prac z dziedziny logiki trójwartościowej, twórcą notacji polskiej, to jest sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych szeroko stosowanego w informatyce do dnia dzisiejszego. Znacząco przyczynił się do upowszechnienia logiki na terenie Niemiec i, kochani, jest praojcem, prekursorem informatyki. Z jego badań korzystały IBM, twórca pierwszego komputera zastosowanego w masowej produkcji, Hewlett-Packard. Bez Łukasiewicza nie byłoby programowania. Jak również bez Stefana Banacha, lwowianina, polskiego genialnego matematyka, dał podstawy teoretyczne do rozwoju informatyki i na jego pracę do dzisiaj powołują się naukowcy z całego świata. Bez wątpienia opracowana przez niego analiza funkcjonalna zmieniła oblicze królowej nauk matematyki. Czym byłaby jazda samochodem bez wycieraczek? No, byłoby ciężko, trzeba byłoby stawać i przeczekać. A wynalazł je Józef Hoffman. A dzięki niemu mamy również spinacz biurowy, grzałkę do wody i dziesiątki innych znakomitych wynalazków, które ułatwiają ludziom życie na całym świecie. Ludwik Hirschfeld to polski naukowiec, który oznaczył grupy krwi, wyodrębnił czynnik RH jako pierwszy na świecie i grupy krwi mamy dzięki Polakowi, Ludwikowi Hirschfeldowi. Kazimierz Funk, jemu z kolei chorzy na cukrzycę zawdzięczają insulinę. Wyizolował enzym trawienia oraz jako jeden z pierwszych na świecie wyodrębnił insulinę. Ile żyć, istnień ludzkich dzięki temu zostało uratowanych? Nie sposób nawet o tym
opowiedzieć, ale wiemy, że dzięki niemu ludzie żyją dłużej, zwłaszcza, że cukrzyca jest dziś chorobą cywilizacyjną. Pan Jan Szczepanik, zobaczcie, widzimy tutaj człowieka, który pracuje nad jakąś, to jest zdjęcie archiwalne, maszyną, jakąś aparaturą, a on wynalazł telektroskop, urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem. Obecnie na podobne urządzenie mówimy telewizor. Wynalazł również kamizelkę kuloodporną. Jak widzimy, spektrum jego zainteresowań było olbrzymie. Henryk Magnuski to wynalazca pierwszego walkie-talkie, które wyprodukowała firma Motorola, i dzięki tym urządzeniom Amerykanie w czasie lądowania na Normandię, na froncie zachodnim, mieli gigantyczną przewagę komunikacyjną nad hitlerowskimi wojskami Wehrmachtu. Stanisław Lem. Świat literatury science fiction, nauki byłby o wiele uboższy, gdyby nie Stanisław Lem. Wyprzedzał swoje epokę, lata świetlne, przewidział powstanie wielu wynalazków: internetu, wyszukiwarek internetowych, tabletu, e-booka, smartfonu, druku 3D, sztucznej inteligencji, wirtualnej rzeczywistości i wielu, wielu innych. Jan Czochralski. Dzisiaj zdecydowana większość całej światowej produkcji walców krzemowych odbywa się metodą Czochralskiego, co to oznacza, że na jego odkryciach bazuje cała współczesna elektronika. Na podstawie jego aparatu do badań próbek metali powstał również mikroskop. Walce krzemowe. Znają Państwo nazwę Dolina Krzemowa? No, dzięki Janowi Czochralskiemu. Tak nazywa się Imperium Komputerowe Stanów Zjednoczonych. Helena Rubinstein, moi drodzy, to była kobieta, która była najbogatszą kobietą na świecie. Dlaczego? Twórczynią znanej linii kosmetyków. Logo zaprojektował dla niej sam Salvador Dali. Firma jej została wykupiona przez L'Oréal. I moi drodzy, w tej chwili jest to najbogatsza firma produkująca kosmetyki i perfumy na całym świecie. Polka Helena Rubinstein to sprawiła. Jak również Max Faktorowicz, twórca firmy Max Factor, założycielem tej firmy właśnie, prekursorem od swoich nazwisk, to on podarował kobietom słynne szminki, narzędzia do poprawiania urody, do makijażu. Polak Max Faktorowicz. Jacek Karpiński, proszę Państwa, jeden z największych pechowców, ponieważ on wynalazł mini komputer 10 lat przed wyprodukowaniem IBM PC. Niestety Polska była wtedy w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Nie było szans na realizację pierwszego na świecie projektu komputera. Steve Woźniak, główny programista, bez niego Steve Jobs nie stworzyłby Apple'a ani nie odniósłby późniejszych sukcesów. To, że Polacy są świetni, właśnie Steve Jobs pokazuje, ponieważ Steve Woźniak był jego głównym programistą, głównym inżynierem, a jego prawą ręką, która organizowała pracę jego biura i całej firmy, była Joanna Hoffman, Polka, córka słynnego autora Potopu, pana reżysera Janusza Hoffmana. Ignacy Mościcki. My znamy Mościckiego prezydenta w czasach II RP, ostatniego prezydenta, a to był wybitny naukowiec, wynalazca. On udoskonalił kondensatory wysokiego napięcia, opracował metodę wytwarzania kwasu azotowego i zbudował fabrykę, która go produkowała. Kwas azotowy jest dzisiaj powszechnie wykorzystywany w nawozach rolniczych, w przemyśle spożywczym, chemicznym i dla tworzenia tworzyw sztucznych. Tadeusz Sędzimir. To Polak, który dokonał rewolucyjnych zmian w hutnictwie, udoskonalił metodę cynkowania blachy żelaznej, wynalazł metodę jej walcowania, a w oparciu o jego patenty
wytwarzano 90% blachy na świecie, można by rzec, monopolista. Jerzy Rudlicki stworzył 11 prototypów samolotów. Zaprojektował pierwszy samolot schowanym pod wozem. Wynalazł skrzydlenie motylkowe, które zostało zastosowane w pierwszym niewidzialnym dla radarów samolocie F-117 Nighthawk. Adolf Frolik, to on stworzył, wynalazł śmigło, dzięki któremu śmigłowce latają. Opatentowane podwójne śmigło uniosło śmigłowce w górę. Dwa śmigła na jednym wale, proste, ale genialne. Tadeusz Lisicki swoim wynalazkiem ocalił życie wielu ludzi. Opracował wykrywacz min, który do dzisiaj jest wykorzystywany. Moi drodzy, też sławni Polacy to polscy święci. To królowa święta Jadwiga, która była fenomenem kobiety wybitnej, przekraczającej swoją epokę, wybitna intelektualistka, poświęciła się dla dobra Węgier, dla dobra Polski i oddała swoje życie w służbie i rozwojowi Polski i cywilizacji, która przez Jagiellonów i jej dynastię była wspaniale pielęgnowana i kształtowana. Maksymilian Maria Kolbe, człowiek, który oddał swoje życie za inną osobę w obozie Auschwitz, zachował godność. Hitlerowcy mówili do niego w obozie: proszę pana. Tak wielką miał wybitną postawę, człowieczeństwo, godność swoją i autorytet. A z nim razem w Auschwitz umarł Janusz Korczak, święty ateista, z którym właśnie Maksymilian Maria Kolbe polemizował na periodykach. Pan Bóg uznał, że zakończą życie w tym samym miejscu. Święty ateista, wybitny naukowiec, twórca współczesnej polskiej pedagogiki i wychowania. Faustyna Kowalska, znak graficzny, który tutaj Państwo widzicie, Jezu, ufam Tobie, to najsłynniejszy obraz, który w tej chwili jest eksponowany we wszystkich praktycznie kościołach katolickich na całym świecie. Pan Jezus ukazał się w takiej postaci właśnie. Siostrze Faustyny pokazał swój prawdziwy wizerunek, który jest tożsamy z całunem turyńskim, idealnie odpowiadający całunowi turyńskiemu. Teraz mały apel. Obraz namalowany przez malarza Kazimirowskiego według wizji Faustyny to ten obraz po lewej. Na całym świecie tak się stało. Niestety rozpowszechniła się kopia, która znacznie się różni od prawdziwego wizerunku Chrystusa, namalowana przez malarza Chyłę w Krakowie, który niezbyt wiernie oddał Pana Jezusa. Więc, moi drodzy, taka gorąca prośba. Promujmy i pokazujmy prawdziwy wizerunek Pana Jezusa z obrazu Jezu, ufam Tobie. 33 polskich świętych, 225 błogosławionych przybywają następni. Sławni Polacy jeszcze, którzy zmienili świat popkultury, sportu, wyobraźni masowej tak szybciutko, bo już kończymy. Moi drodzy, no Fryderyk Chopin przede wszystkim, który był tak genialny, że nawet Niemcy hitlerowcy chcieli go zaanektować, a Hans Frank bredził w 1943 roku, że Friedrich Chopin był geniuszem, dlatego nie mógł być Polakiem. Żałosny. Samuel Goldwyn, polski Żyd, twórca słynnej wytwórni filmowej, gdzie produkowano Ben-Hura, deszczową piosenkę, Robocopa, opowieści, filmy o Jamesie Bondzie, ostatnio serial podręczny opowieści. Warner Bros., czyli bracia Warner, Aaron Albert, Sam Hirsch, Harry Wessel, to bracia urodzeni, wychowani w Krasnosielcu na Mazowszu. Dzięki nim mamy wytwórnię, która wydała Casablancę, Buntownika bez powodu, Batmana, Harry'ego Pottera, Godzillę i wiele innych, a ostatnio też nagrodzonego Jokera i Wonder Woman. Co łączy te postacie graficzne? Ich autor, pomysłodawca, René Gościnny, twórca komiksów, książek,
dla których rysowali inni wybitni twórcy już graficzni komiksu, ale to gościnny był pomysłodawcą Asterixa, Obelixa, Luckiego Luka, no i słynnego Mikołajka. Krystyna Skarbek, agentka brytyjskiego wywiadu, pierwszy szpieg w brytyjskim wywiadzie, dziewczyna Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, stała się pierwowzorem postaci Wesper Lind, ale niektórzy uważają nawet, że samego Jamesa Bonda nie byłoby serii o Jamesie Bondzie, gdyby nie inspiracja niezwykłą, piękną Krystyną Skarbek. Robert Lewandowski, jego historia jest nam współczesna. Najwybitniejszy polski piłkarz, bijący rekordy strzeleckie, wciąż grający. Wspaniały człowiek, który skończył studia wyższe, wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży, normalny chłopak, który świetnie sobie radzi w dzisiejszej rzeczywistości. Kibicujemy Robertowi. Robert gra jak najdłużej, strzela jak najwięcej na chwałę Rzeczypospolitej. Iga Świątek to wschodząca gwiazda, młoda dziewczyna, która jako nastolatka wygrała już Rolanda Garrosa. Ostatnio dołożyła tytuł US Open. Rakieta to dziś numer jeden na świecie. A tuż za rogiem, kochani, czekają kolejni Polacy, kolejni wielcy nasi rodacy z wynalazkami. Blik to system płatności, wynalazek polski, który już jest wykorzystywany przez miliony osób w bankowości elektronicznej, w systemie płatności. Patenty są wyprowadzane, sprzedawane na cały świat. No i wreszcie z najnowszych osiągnięć NanoSen. To polski wynalazek pozyskiwania wody pitnej bezpośrednio z wody morskiej. Jeśli to się uda, jeśli to się powiedzie, a trzymamy kciuki, wierzymy gorąco, to wówczas problemy z wodą pitną na całym świecie odejdą do przeszłości. To Polacy. Serdecznie prosimy, dziękując za spędzone te 30 kilka minut z nami, o polubienie, udostępnienie, komentowanie, podziękowania dla koloru historii pana Mikołaja Kaczmarka, z którego osiągnięć i prac nowoczesnych korzystamy. Bardzo wam dziękujemy, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Bądźcie z nami na kolejnych webinarach, na kolejnych spotkaniach, a przed nami mity na temat Polski i Polaków. Przed nami, który kraj przyjął najwięcej uchodźców, który kraj uratował najwięcej Żydów w czasie II wojny światowej i wiele, wiele innych ciekawych, wspaniałych, pokazujących prawdę historyczną i realną, materialną, tematów, filmów o Polakach i Polsce. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dobrego wieczoru. Dziękujemy.